Bon dia, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Wybieramy się do parku Crystal. Czyli do takiego pięknego miejsca, które było w przewodniku wyróżnione jako konieczne do odwiedzenia, a bo jest tu po prostu. Przewodnika? Ty mi i tak mówiłaś, ja tak słyszałem pogłoski, że to jest po prostu przepięknie, piękne drzewa, piękny park. Pani nasza przewodnika mówiła, pani tak. Agata. I można tam podobno usiąść i jeść rogale. Super. Ta-dam! Dotarliśmy na miejsce! A Rafał zaraz padnie pod autobus, jak się będzie tak wydało. A co ty trzymasz tam w ręku? Nielegalne Mój picie. Ulubiony napój Supernova, który już wam reklamowałem, albo nie, bo nie wiem, czy tego nie wycięła mi Jada, ta wredna bździągwa. Jest to napój bardzo tani, o smaku miryndy, coli i Sprite'a i zawiera zero kalorii, zero cukru, tylko same słodziki. I zero dobrego smaku. Jest bardzo pyszny i nie płacą mi za tą reklamę. A teraz idziemy do parku. The Crystal. Ale jak tu będziecie? Nie wpuszczę mnie tu. Nie ma bardzo. No trudno, idę sama, cześć. Idę, idę. Specjalnie powiesiłam tę tabliczkę tutaj. Jezu! Siarę mi robisz na świecie. To nie tak, że czuję się jakoś lepiej z tym, że tutaj są wszędzie prawie jeszcze liście na drzewach, jest zielono, pięknie i ciepło przede wszystkim. Aha, ja właśnie miałem powiedzieć co innego. Że tutaj właśnie poszliśmy do tego pięknego jakże parku, tylko że w takim sezonie, że prawie liści nie ma. Ale tylko tu przy wejściu, bo generalnie to jest taka wielka przestrzeń zielona. A tu UFO wylądowało. Ja cię kręcę. Kurde, faktycznie. Nie wiem, taka piosenka była z tego? Piosenka. Piosenka UFOlutku. Takie tajemnicze sprawy. Ty tu się lepiej nie odzywaj, Rafał, bo ty tu nie możesz być. Bo cię kosmici zabiorą, bo oni wilki zabierają. Ja nie łapię wilkołaków. Nie? Nie. Ale wilki łapię. Ale jestem wilkołakiem. A. Aha. Nie masz brwi. To już jest ten etap zapuszczania włosów. Boże, wiecie co ona wystrzeliła przed chwilą? Widzicie tam tego pawia indyka czy coś? Pawiany! To taka odmiana pawi, tak? Tak. Pawiany ze schowanymi pawiami, piórami. Spotkanie oko w oko z dziką naturą, z pawianem. Pawianie! Jak się krzyczy na pawiana, Ada? Paw, paw, pif, paw. Pif, paw, paw, pif, paw, paw. Ciekawe, co ci ludzie sobie myślą. Dobrze, że nie rozumieją. A może dziwne, że nie rozumieją w sumie części rzeczy, które mówimy. No pawian, no. On nie jest zainteresowany nami w ogóle. A wiecie, że tam jest dużo pawianów? Ja cię kręcę. Już wszystko wiem. To jest UFO, które porywa pawiany. Zobaczcie, ile pawianów porwało. Albo zamienia ludzi w pawiany. To może być tak. Nagram first reaction twoje. Proszę się tu ustawić i iść do panoramy widoku. O kurczę. No, proszę państwa, taki widok właśnie. Nie na UFO, tylko tutaj na miacho. Zmartwiłam się, bo to wygląda wszystko zagrodzone i tam jest, że obligatoro trzeba zakładać na siebie kaski, buty ochronne i w ogóle wszystko, jak się chce tam wejść. Może to jest toksyczna kupa pawianów. Patrz jak biegną. Co tu się dzieje? A, myślałem, że jak w parku jurajskim tam tyranozaur wybiegnie, one uciekają wszystkie takie. Tak oglądałem, tak było. Ale nie wiedziałem, że one tak szybko biegają, te pawiany, nie? Wow. O, cześć pawiu. Tam też, nie wiem skąd te pawie się tutaj pojawiły. Arkę Noego otworzyli. Ostatnie bilety. Ja cię kręcę, jaki speed pawianów. Ej, on kichnął. No zdrowie pawianie. To uczucie, gdy wiesz, że jesteś obserwowany. I to bacznie. Chcesz sobie zjeść pysznego rogala, ale wiesz, że każdy twój ruch jest po prostu obarczony widokiem tysięcy oczu tutaj w tym parku. A wiedziałaś, że pawiany mogą wchodzić na mury? Zobacz. Wow. Ten se wszedł na mur. Ja nie wiem jak on. Przecież one nie latają, to ja nie. Chyba tak trochę podlatuje. Aha. Tak troszkę jak ty do sklepu po rogale. Windom wjechał. A, no wiadomo. Zobaczymy, czy nam teraz nie wydziobi aparatu. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Bon dia. Proszę się nie bać, to jest tylko aparat. Bon dia. Jest pani nagrywana, jak pani się czesze tutaj pięknie. To jak każda vlogerka w sumie, nie? Poranna rutyna pawia. Tylko kupy tu są, to nie, to kupy to nie. Kupy nie nagrywają nigdy, vlogerzy. Gdzie, jak ty podlecisz teraz? Ty umiesz latać? Co ty tam? Kończyny żresz? Nic tam dobrego nie ma. Pokaż, czy umiesz latać. Nie chcę latać. Od rana nikt nie chce latać. I kolejna ciekawostka, o której opowiedziała nam dzisiaj Agata.
że tutaj w parku są normalnie koguty. Dzień dobry, panie kogucie, cześć. Obok mew sobie spacerują koguty. Między stolikami jakimiś. No nie, kukuryku robi. No cześć. Ka. Cześć, kogucie, cześć. No to jest ciekawe. Tutaj ktoś się zainspirował tym widoczkiem i takie dzieło powstało i ono jest na kafelkach namalowane, jak to wszędzie tutaj takie piękne kafelki z takim widoczkiem. Trzeba tu uważać na pozostawione bagaże, szczególnie jak ma się w środku bułki, bo te mewy tutaj co chwilę podchodzą. Jak tylko się na chwilę obróci człowiek, żeby zrobić sobie zdjęcie, to ona już jest prawie przy torebce. No właśnie o tym państwu mówiłem. Ada mówi, że ta mewa nie wie, że my mamy tam jedzenie. Hej! Ale nie patrz się na nią, zobaczysz co będzie, jak się na chwilę odwrócimy. O nie. Ona ma dziwne widoki. A jak się szyja wyciąga, żeby tylko luknąć, czy tam bułeczka jest. Hej! Cio! Już! Już! Ty myślisz, że cię nie widziałem? Ty myślisz, że co, jesteś niewidzialna? Jak jesteś biała na zielonym? A ty co? W tym parku jest kilka punktów widokowych. Idziemy do tego, który jest chyba najbliżej rzeki. O, tutaj jeszcze jest w ogóle jakaś kapliczka. Jest takie, bardzo dużo zwierząt różnej maści. Ptasiej przede wszystkim. Ptasiej maści. No powiem wam, nie najgorszy ten park. No może być. Tu jakaś taka całkiem spoko sadzawka, jakieś tutaj patio. Ewentualnie taki widok może być, nie najgorszy. Nie no, mówię wam, jakieś palmy, nie wiem co to w ogóle posiali. Jakiś widok taki średniawy, jakaś woda, no nie wiem, nie wiem. Wow, to są chyba róże, albo jakieś takie inne kwiaty. Boże, jaki widok! No nie mogę, musimy jeszcze zejść tutaj niżej. Spacerując, można się też natknąć na takie dwuosobowe małe balkoniki z widokiem na całe też Porto. No może akurat nie ten balkonik, bo tutaj trochę zasłania równie piękny ogródek. A tam Porto całe. No nie Porto właśnie. No jak nie Porto? Po drugiej stronie jest Villa Nova de Gaia. Naprawdę? Tak? No. No to, Boże, to prawie jak Porto, to jest zaraz obok. To tak jakby powiedzieć, uczy z Gierz tam obok siebie to.
znaleźliśmy ten jedyny balkonik, taki wymarzony, z widokiem i na ogród, i już na wszystko, tak ładnie. I na Zgierz. Piękny ten Zgierz. W Zgierzu się urodziłem, taka ciekawostka na dziś. Bardzo interesująca. No właśnie. A wiecie co? Tak pomyślałem o tym Zgierzu, o tym ogródku, o tym widoku i o tej łodzi i w sumie to byśmy zjedli jakąś bułkę z parówką, nie? Adrianno, powiedz nam wszystkim, co ty hodujesz tutaj w tym swoim ogródku, takim pięknym z widokiem, takim pięknym też? Ziółka. Ziółka, ziółka hodujesz, aha, z tego te napoje wyskokowe robisz. Boże. I to jest idealna łapka. Dokładnie, specjalnie wykafelkowana, wiecie, tutaj w stylu tradycyjnym portugalskim. Tu to nawet wysiedziane już widzę miałaś, takie trochę lekko ugrzane, no właśnie. Pogrzewane kafelki to są. Z takim widokiem ewentualnie no można zjeść sobie parówkę, przepraszam za turbulencję. No jest to ocean już. No też chciałem się pokazać, no bo jak już sobie tak siedzimy, to wyjmujemy. No, słychać jakąś w ogóle arię operową. Misiu, to co? Z widokiem na Porto? A do jakiego misia ty tam mówisz? No do tego misia. Boimy się tu dłużej spacerować, że nas porwą wreszcie ci kosmici. Albo te mewy, nie wiadomo, one też są takie wredne. Słuchajcie. Kawy nam się chce, kawy. Dokładnie, ale dzisiaj jest kawy. Taki wiatr, wam powiem. Wiatr jest i tak chłodno nawet. Mm-hmm. Ale... I ponuro trochę. Tak, kawy ponuro. Trzeba. Kawy trzeba. Kawy. Kawa jest dobra. O, jak... Ada jak tam mewa albo jak ten kogut. Tak, kawa. Tylko robi tak. Kawa. No, tak dziwne odgłosy wydajemy, idziemy stąd, bo nas jeszcze poznają. I natknęliśmy się znowu na jakiś jarmark. Teraz może trochę mniej świąteczny, ale znowu jest mnóstwo rynku. A idziemy zobaczyć? Idziemy. No drodzy Państwo, jaki kraj? Takie święta. Ronaldo zabisnął tu mnie na choince. Pięknie. W końcu znaleźliśmy sobie wymarzone miejsce. Byliśmy wybredni, bo chcieliśmy mieć piękny widok, wolne miejsce przede wszystkim. Dobrą kawę. I drogą kawę, dobrą. Tak. Przeszliśmy pół miasta. No, ale już jest plus tego, bo przeszliśmy prawie wszystkie kawiarnie i wiemy, jakie są wszędzie ceny i jak wyglądają w środku. I po drodze widzieliśmy jeszcze jarmark świąteczny kolejny, więc zaraz tam zawrócimy. Na pewno was zabierzemy, ale przełaziliśmy dzisiaj tyle na pieszo, że musimy trochę odpocząć, napić się po prostu tej pysznej kawy. No i zobaczcie jeszcze w jakim miejscu. No, ten widok jest przepiękny, mamy taki właśnie stoliczek, tylko nasz ma ładniejszy obrócik, taki niepogniciony. A tam są jarmarki świąteczne, to, ten budynek. Plusem Porto jest to, że wszędzie tak naprawdę można dostać się na pieszo. Minusem za to jest nasza kondycja, która po prostu, znaczy wyrabiamy. No strasznie. Wzgórza są ogromne, także jeżeli chcecie się wybrać do Porto, o, tylko żebyście nie byli tacy, zobaczcie jak Ada już się rozmazuje po takiej wędrówce, bardzo się już rozmazuje, niewyraźnie się czuje, to musicie wziąć jakieś dobre buty i przygotować się na to, że po prostu do plecaka jedzenie, tak jak my do torby i wędrujecie cały dzień. Ale wtedy da się zwiedzić też dużo bardzo fajnych miejsc, takich jak na przykład takie kawiarnie, takie piękne placy, zobaczyć taki budynek ładny nawet. No, takie fajne rzeczy. A wiecie jaki tutaj mamy patent na zdjęcia wieczorami? Bo szybko się robi ciemno, no bo to jednak grudzień. Tak, oświetlam Adę latarką, bo nie wiem czy jesteśmy w jakiejś restauracji, czy inni ludzie siedzą obok nas, czy nie. To tak doświetlam i zobaczcie jak pięknie Ada wygląda. Jak z obrazka.
A taką pyszną kawę piliśmy w Bufete Es Domingos. Na pewno to mówię poprawnie. Idziemy na jarmarki? Gotowa? Na świąteczną przygodę? Dzisiaj nie miało już być świątecznie, bo wczoraj było świątecznie. Codziennie będzie świątecznie. No właśnie, idziemy. Ja pierniczę. Tam jest Santa's Workshop, musiałam założyć tę czapeczkę. No dobrze, ja też. Idziemy. Tak. No idę, idę za tobą zaraz. No i nie wstydź się, no idź. Santa's Market Christmas. Jaka muzyka już świąteczna tym razem, a nie rap amerykański. Pięknie. O kurczę. Miejsce, poczęstowali mnie czekoladą. No tak, no to się rozumie. Dlaczego Ady, to jest raj po prostu. Nie dość, że świąteczne jarmarki, to jeszcze czekolada. Aj Boże. I to trzy rodzaje ci dali. Kokosowej, z solą i takiej innej jeszcze. Miętowej. Dobre? No dobra, zwiedziliśmy jarmarki świąteczne. Mała aktualizacja co do wczorajszego filmu dotyczącego świąt w Portugalii. Jest jednak grzane wino, przynajmniej na poprzednich jarmarkach nie było, tutaj jest. Za 2 eurasy było takie grzane wino i czekolada gorąca. I tu ewidentnie było czuć ten klimat świąt. Tak jest. Masz brokat, jesteś ale... brokatowy na święta. No bo ja po prostu błyszczę, to jest proste, tak? Po prostu piękni ludzie błyszczą. No, a teraz idziemy na plac Aliado spotkać się z Agatą. Tam się umówiliśmy, wiecie na co? Na coś pysznego, jedzeniowego. Będziemy i coś, co będzie... kuchnię portugalską, wreszcie. Tak, dokładnie. Coś, co będzie tutaj takim specjałem regionalnym. Ale powiemy wam, jak już tam dojdziemy. O. Ja nie wiem, jak to się stało, ale pojawiła się tutaj nagle Agata i zabiera nas do kafe M coś tam, to nieważne, jak to się nazywa. Ważne, że podają tu specjały portugalskie. Wchodzimy. Feliz Natal! No Agata, powiem ci, fajne miejsce. Bardzo mi się podoba. No właśnie, ekstra. Fajnie wygląda nawet ta restauracja i jest flaga Portugalii, także w ogóle ekstra. I tutaj jest karta właśnie tych dań dnia, sugestio de chefe, czyli wiadomo, że szef kuchni poleca i weźmiemy dzisiaj sobie francesinie speciale. Co tam jakieś zwiedzanie, to jest prawdziwe poznawanie Portugalii. Proszę bardzo, francesina to jest coś cudownego, coś co powinno być w zasadzie nielegalne, bo to jest podawane z frytkami, a samo składa się z sera, najróżniejszych rodzajów mięsa, ale tutaj główną rolę gra sos na bazie piwa. I takie frytunie jada się w ten sposób właśnie. Ops, ops, już mi sos troszeczkę zgęstnął. Ale to jest tuściutkie po prostu. Podobno ma 1000 kalorii. 1000 kalorii, taki jeden talerzyk. Spróbujemy się z tym jakąś kulturalnie podzielić. Nie wiem, czy jest to wykonalne, ale zobaczymy, co się stanie po przekrojeniu. Przynajmniej zobaczymy, co tu jest w środku. Co to za nielegalne składniki? O ja, cię! Tam jest cały kotlet. Wow. Boże, ile to ma warstw. Ja, cię. Gdzie ty się tam dokopałeś? Nie mogę tego uskrać. To chyba trzeba jeść warstwami. O, rety, rety. No ładnie. To będzie degustacja na żywo. Teraz powiem wam, czy to jest w ogóle dobre. Mm. Ja nie wiem, jak ja to zjem na... Dobrze będzie.
Ojeju, jeju. Nie, tego się nie da na raz chyba. Nie jest problem. Muszę to uwiększyć. Wszystko na raz, jasne. O Jezus. Serweteczka? Serweteczka. Dobra, pijam. Nawet nie wiem, jak się z tego zabrać, mówiąc szczerze. Dawaj. Kroję sobie trochę z tej strony, tak jak kosztem. Czy to popsuliście tą strukturę? No troszkę tak. Właśnie tu Rafał. To mięso trzeba wcisnąć po prostu do środka z powrotem. Nie wiem, czy to się uda. Dawaj, wciskaj tam. Czekaj, no, idealnie. Uwaga, uwaga. Nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak to jest. Ja nie wiem, jakby określić ten smak. Potwierdzam, że jest dobra. Czuję sos głównie. Tak, pikantny sos piwny plus dużo mięsa, pełno mięsa. No dobre. No ja też. Mięsna zapiekanka w sosie piwnym, o, to tak smakuje. Najważniejsze pytanie teraz. Najedzeni? Ja też się nawet najadłem. Nawet. Pyszne było? Pyszne było. Nie, sorry. Dobre. Bardzo dobre. Bardzo dobre. I my już dzisiaj się z wami żegnamy. Lecimy do domu. Mamy Porto. Będzie degustacja, kochani. A tym razem... A ta już jest czerwona, jeszcze nie degustowała. Ja po prostu będę się chłodzić, bo mam takie jakieś wypieki po tym tej franczyzinie. Dziękujemy wam jak zawsze za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania. I do kliknięcia. Agata. Agata. Dzwoneczka, już wiem co to jest. I do zostawienia łapki pod filmem. Do jutra, pa.